To jest Heniek, ma 40 lat i pracuje na budowie. Nie dba przesadnie o zdrowie, a lekarzy unika jak ognia. To jest Daria, ma 28 lat i jest graficzką. Stara się dbać o siebie, ćwiczy i zdrowo się odżywia. Co ich łączy? Oboje są narażeni na walkę ze złośliwym nowotworem. W Polsce co godzinę 20 osób dowiaduje się, że ma raka. A liczba ta, jak pokazują dane, w ostatnich latach wciąż rośnie. Dotyczy to osób w różnym wieku, także młodych. Bardzo ważna jest tu profilaktyka, jednak jak wskazują dane Warty, tylko 2 na 5 Polaków deklaruje, że wykonuje profilaktyczne badania przynajmniej raz w roku. Na nowotwory mają wpływ nie tylko czynniki zewnętrzne i tryb życia, ale także uwarunkowania genetyczne. Walka z tą chorobą może wiązać się z długotrwałym i kosztownym leczeniem. Poradzisz sobie?